Witam serdecznie na konferencji briefingu prasowym poświęconym raportowi ostatnio przedstawionym przez Lewicę, raportowi o stanie państwa, ponieważ w przestrzeni publicznej, w mediach lokalnych, ogólnopolskich non-stop słyszymy o dokonaniach obecnie rządzących. Lewica pozwoliła sobie na to, aby te 8-letnie rządy naszych rządzących obecnie podsumować, tak? Wydaliśmy taki raport, jest to książka 100-stronicowa, która porusza wiele obszarów, między innymi edukację, ochronę zdrowia, jest też bezpieczeństwo, gospodarka, obrona narodowa, ale my chcielibyśmy się skupić przede wszystkim na trzech kwestiach, tak? Które tutaj poruszamy, czyli na samorządzie, na ekologii i ochronie środowisku i na szeroko rozumianej polityce senioralnej i myślę, że dobrze by było, żebyśmy zaczęli od mimo wszystko samorządu, ponieważ samorządem Grudziądz stoi i wiemy jako mieszkańcy, że problemów wiele w związku z obecnie funkcjonującym, że tak powiem, sposobem rozdawnictwa pieniędzy na samorządy Grudziądz ma duże problemy. A na co Lewica zwraca uwagę? Przede wszystkim na przerzucanie kosztów funkcjonowania chociażby systemu oświaty czy pomocy społecznej. Przypomnę tylko, że grudziądzki samorząd w tym roku dołożył do oświaty, dołożymy do oświaty 94 miliony złotych. Te 94 miliony złotych moglibyśmy spożytkować chociażby na budowę oczekiwanego przez chyba bodajże wszystkich mieszkańców basenu, remontu basenu na zbiegu ulicy Karabinierów i ulicy Piłsudskiego. Niedawno pamiętam, jak koledzy i koleżanki z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zrobili konferencję domagając się tego. Zbierali podpisy pod tym. My też się tego domagamy i chcielibyśmy, ale o tym za chwilę, tak? Trzy kwestie poruszone w tym raporcie, jeżeli chodzi o samorząd, być może się powtórzę, tak? Przerzucanie kosztów, o czym powiedziałem, preferowanie w samorządach, co jest notoryczne i widoczne chociażby nawet w naszym powiecie, polityków, samorządowców, którzy są przychylni Prawu i Sprawiedliwości, tak? Trzecia sprawa poruszona w raporcie to jest odbiór kompetencji samorządu, czyli powolne ubezwłasnowolnianie samorządu. Do 2018 roku w gestii Rady Miejskiej było to, że ustalaliśmy taryfę za wodę i odprowadzanie ścieków. W momencie po zmianie ustawy o samorządzie gminnym, tak, powstała instytucja typu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Spowodowało to, że taryfikatorem stała się jednostka państwowa. Dzisiaj wiemy o tym, że wielu samorządów od lat nie uchwala się nowych taryf. Tak? Inną sprawą jest sposób, że tak powiem, zaboru środków finansowych do uszczuplania dochodów poszczególnych gmin przez państwo. Zmiany w podatku PIT spowodowały to, że w ostatnich 4,5 roku, tak, gmina miasto Grudziądz straciła, na tej operacji rządowej 82 miliony złotych. Dam inne przykłady z naszego województwa, to jest Bydgoszcz 436 milionów, Toruń 265, my można powiedzieć bardzo mało w porównaniu do tych miast, bo to jest tylko 83 miliony złotych. Niemniej 5 miast prezydenckich naszego województwa, ich budżety zostały uszczuplone przez ten czas okres o 950 milionów złotych. Tak? I dzisiaj, jeżeli słyszymy na konferencjach prasowych, że koledzy z Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się, żebyśmy budowali ulice, baseny. Ostatnio padła nazwa bodajże i petycja w sprawie zbierania podpisów odnośnie ulicy sportowców. No to ja powiem tak, z miłą chęcią, szanowni koledzy i koleżanki radni z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość,
Tylko mam taką prośbę. Proszę, zaapelujcie do swoich, że tak powiem, mocodawców w Warszawie, żeby nam nie dawali suwenirów, ale po prostu, żeby nam nie zabierali to, tego, czego, jak to klasyk kiedyś powiedział, tego, co nam się po prostu należy. Szanowni Państwo, ja nazywam się Mateusz Orzechowski, jestem przedstawicielem do spraw klimatu i środowiska w Młodej Lewicy, ale także przede wszystkim jestem od ponad już 4 lat aktywistą klimatycznym, który rozpoczynał właśnie swoją działalność w Grudziądzu. Raport o stanie państwa alarmuje o tym, w jakim stanie jest nasze środowisko naturalne, ale także w jakim stanie jest dbanie o klimat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze, które moglibyśmy mieć na ochronę klimatu, na to, aby inwestować chociażby w odnawialne źródła energii, w wydajność naszej energetyki, ale także efektywność poszczególnych miast, jeśli chodzi o dbanie o klimat, to są pieniądze przede wszystkim z Unii Europejskiej, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, których mieć nie możemy, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość cały czas te środki blokuje poprzez swoje nieprzemyślane decyzje, czy to odnośnie praworządności, czy to odnośnie łamania praw człowieka. Zmiany, które potrzebujemy, to jest jak najszybsze rozpoczęcie finansowania, ale także jak najszybsze rozpoczęcie planu sprawiedliwej transformacji, której potrzebują górnicy, ich rodziny, ale także inne osoby związane z branżą górniczą. Ja apeluję do PiS-u o to, aby w końcu przestać traktować górników jak idiotów. Przestać ich traktować jako osoby, które nie wiedzą, że era węgla się już kończy. Że era korzystania cały czas z paliw kopalnych się już kończy. Górnicy nie dają sobie wmówić, że węgla starczy nam na następne 200 lat, tak jak to stwierdził prezydent Andrzej Duda. Górnicy nie dadzą sobie wmówić to, że ich elektrownie węglowe w końcu staną się rentowne, bo one nie są rentowne już od wielu, wielu lat. I my z tymi górnikami rozmawiamy. Chociażby Piotrek Czerniejewski, który jest naszym przedstawicielem w Koninie, w Młodej Lewicy, który rozmawia tam ze Związkiem Zawodowym Górników, który planuje wspólnie z nimi proces sprawiedliwej transformacji. My domagamy się tego, aby żaden górnik i żadna rodzina górnicza nie pozostała w tyle. Domagamy się tego, aby w końcu zapewnić im realne rozwiązania, które zapewnią im bezpieczeństwo w procesie transformacji. A który jest potrzebny proces transformacji, ponieważ żyjemy w czasach masowej suszy. Dzisiaj na szczęście pada, ale przez ile ostatnich dni nie spotkaliśmy deszczu? Przez ile ostatnich dni widzieliśmy suchą ziemię, po której jak już się pojawiła jakaś woda, to ona spływała jak po rynnie. Widzimy masowe pożary w Europie, również w Polsce, chociażby w Parku Białobrzeskim kilka lat temu. Widzimy to, jak zmiany klimatu wpływają na środowisko i jak wpływają na nasze zdrowie. Ponieważ również emeryci, o których będzie zaraz mówiła pani radna Helena Bagniewska, oni również są przede wszystkim zagrożeni zmianami klimatu poprzez coraz wyższe temperatury. My, jako młode pokolenie, domagamy się w końcu od rządzących działania, realnego działania w celu ochrony naszej przyszłości. Ale nie tylko naszej, ponieważ ci wszyscy rządzący przecież mają swoje dzieci, mają swoje wnuki, mają młodsze osoby w swojej rodzinie, które również potrzebują tej ochrony. Ponieważ zmiany klimatu, mimo że najpierw dotkną te osoby najbiedniejsze, to one nie będą oszczędzały nikogo, czy to polityków, czy bogatych ludzi, czy przedsiębiorców, czy pracowników. Dlatego domagamy się jak najszybszego działania i jak najszybszego rozpoczęcia procesu sprawiedliwej transformacji. W kwestii samorządowej. Samorządowcy czekają od wielu lat na prawdziwe zajęcie się jakby oddłużeniem szpitali. To nic, że Grudziądzki Szpital z drugiego miejsca pod względem wielkości zadłużenia dzięki dobrej gospodarce, programom naprawczym, spadł na 4. miejsce, ale to jest mało. Bez ustaw oddłużających i bez pomocy rządu szpitale, a szczególnie Grudziądzki, który
jest jakby na garnuszku samorządowym głównie, lecząc element Polski Północnej. Leczymy około 500 000 ludzi, a nasze 80-tysięczne miasto dzisiaj ma ten szpital utrzymać. Jest to absurd. I tu bez zmian systemowych nic nie da. I rząd powinien skończyć z rozdawnictwem pieniędzy za darmo, bo pieniądz niezarobiony jest nic nie warty i skutki tego odczuwają pracujący i emeryci głównie. Bo wpuszczenie pieniądza bez pokrycia na rynek, to zresztą widzimy po inflacji. Ona jest najwyższa w Europie. I bez tego nic się nie zmieni. Szanowni Państwo, to, że jestem emerytką, dlatego najbardziej jestem związana z emerytami. No i oczywiście jestem taką osobą już znaną, no, tyle lat radną. Jest mi bardzo ciężko wysłuchiwać narzekania emerytów. To, że oni tam dostaną tam te 1000 zł na rok, to wychodzi tam prawie 3 zł na dzień, to co to jest dla tych emerytów? Ja często przechodzę przez rynek, obserwuję te ceny. Dzisiaj na przykład też się udawałam tutaj i też sobie przeszłam przez rynek. Cebula kosztuje, zwykła cebula kosztuje 9 zł kilogram. No przecież to jest przerażające, ale my jako samorządowcy nie mamy na to wpływu. Myśmy niedawno zbierali po prostu podpisy pod rentę wdowy. Cieszyliśmy się, że może coś to pomoże na emerytów. Ale to jest w tej chwili w zamrażarce. Prawdopodobnie w lipcu ruszy. Nie wiem, czy to będzie... To procedowane. Tak, dokładnie, tak. No i tylko możemy to pocieszać tych emerytów, że poczekajcie, czy do lipca może będzie lepiej. Ale jest to bardzo, bardzo smutne po prostu. Emeryci 1000 zł, mówię, no to już nie chcę się powtarzać, ale co to jest na rok czasu? Przecież to emerytów pójdzie tam raz na rynek, czy na te, coś tam chce kupić, czy nawet coś w domu zrobić, czy nawet rodzinie pomóc, bo też są takie sytuacje. Nie da się, po prostu nie da się. Także mówię, no my nie możemy dużo. Niektórzy nawet mają pretensje, czy mają uwagi nam składają, że to prezydent jest winien, że to miasto, że wy jesteście jako radni winni. No co my mamy do cen narzuconych z góry? Przecież my na to wpływu nie mamy. Więc po prostu jest to bardzo trudne. Dziękuję. Ja pamiętam, w samorządzie jestem dosyć długo, myślę, bo przynajmniej około 20 lat. Pamiętam czas, kiedy przed wyborami wójtowie, burmistrzowie, prezydentowie przecinali wstęgi. I to było dla mnie oczywiste, dla wszystkich, tak, no są wybory, burmistrz, wójt się wykazywał się tym, co zrobił. Dzisiaj mamy sytuację zgoła odmienną. Dzisiaj przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość, a zauważcie Państwo, że mamy do Grudziądza najazd kandydatów. Być może nie wszyscy wiedzą, kto będzie kandydatem, ale mogę powiedzieć, że z osób, które się przewijały ostatnio na konferencjach spoza Grudziądza, będą i do Senatu, i do Parlamentu, czyli do Sejmu, będą ubiegały się o mandat między innymi z naszego okręgu, okręgu numer 5, czyli okręgu obejmującego między innymi miasto Grudziądz. Ale do czego zmierzam? Co chciałem pokazać tą zmianę niesamowitą. Kiedyś oddawaliśmy przed wyborami inwestycje. Teraz podpisujemy umowę na realizację tych inwestycji. Tak, bo nie wiemy, czy wygramy wybory. Jak wygramy, to się będziemy martwić. To jest taka polityka Prawa i Sprawiedliwości. A jak nie wygramy, no to się będzie następca martwił. Natomiast mydlenie oczu mieszkańcom no, jest na porządku dziennym. Chociażby przykład można podać strażnicy, która jest zbudowana, która była wyczekiwana, jest oczywiście potrzebna. Jak najbardziej dziękujemy za środki finansowe, które do tej pory, że tak powiem, zostały zagwarantowane, ale wiemy doskonale, że tych środków będzie za mało, tak? Bo to dzisiaj wiemy, że nie starczy na realizację tej inwestycji. Ja bym nie chciał być złym prorokiem, ale pamiętam sytuację z lat 80., kiedy kiedyś instytucja, państwowa, tak, budowała grudziądzki szpital. Była to inwestycja rządowa. No po czym niestety się okazało, że na tą inwestycję nie będzie więcej pieniędzy i pamiętamy doskonale, przede wszystkim starsi mieszkańcy Grudziądza pamiętają, że szpital stał, że tak powiem, odłogiem przez wiele, wiele, wiele lat. Tak? Ja nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce z naszą strażnicą. Podobnie myślę, że wygląda sytuacja, jeżeli chodzi, to jest drugi przykład, tak? Z budowaniem, remontem targowiska na ulicy Łyskowskiego. Środki finansowe, które są zagwarantowane, nie zabezpieczają w 100% tej inwestycji. I dzisiaj nie wiemy, czy starczy, a jeżeli zabraknie, to ile, ale wiemy jedno.
przyjechało, był najazd, że tak powiem, notabli Prawa i Sprawiedliwości, którzy się prześcigali w pomysłach. Już nie chciałbym od ministrów, po posłów, po pana wojewodę wymieniać, no ale tego było dużo. No każdy sobie chce pewne inwestycje, że tak powiem, które mają być zrealizowane, chce sobie przypisać, tak? Dla mnie, jako samorządowca, jest to niepojęte. Przyjeżdżam, podpisuję umowę i mówię do was tak, słuchajcie, tu chcemy wybudować, powiedzmy, osiedle. Ale pamiętajcie, jeżeli zagłosujecie na mnie, to ja wam je wybuduję, a jeżeli ja nie wygram wyborów, tak, no to tego raczej nie będziecie mieć, tak? To jest traktowanie, w taki sposób traktuje się mieszkańców, przede wszystkim Grudziądza, tak? Bo na początku o tym wspomniałem, iż samorządy są traktowane nierówno, niektóre po macoszemu i grudziądzki samorząd jest tego naprawdę dosadnym przykładem. Dziękuję, jeżeli państwo macie pytania, proszę. Czy to już jest początek kampanii wyborczej Lewicy? Znaczy początek kampanii, ja myślę, że początek kampanii, prekampanii, mówimy teraz o prekampanii, tak? Ja myślę, że na którejś z sesji, bodajże chyba już marcowej, to ta kampania się zaczęła, ponieważ tam się wywołała dyskusja, mocna dyskusja między Prawem i Sprawiedliwością, Platformą Obywatelską i oczywiście Lewicą. Myślę, że już tamten termin można traktować jako początek prekampanii wyborczej, zresztą na sesji o tym mówiłem, ponieważ tam w tym momencie było wtedy więcej polityki niż spraw merytorycznych i spraw dotyczących, tak, które dotyczy podejmowania uchwał. Także nie, to nie jest to. Ta kampania już trwa.